Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dziś robię kiełbachę szynkową. Wiecie, ale nie w taki tradycyjny sposób, wędzoną, parzoną i tak dalej, tylko kiełbasę szynkową z piekarnika. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy ma wędzarnię i nie każdy może uwędzić. A ta kiełbaska będzie o delikatnym posmaku właśnie takiej wędzonej kiełbasy. Dołożymy tutaj fajne dodatki. Tak więc zaczynajmy. Mam tutaj 700 gramów szynki. I szynkę pokroję tak, żeby tylko weszła do gardziela maszynki. Połowę tej szynki, powiedzmy, zmielę na oczkach 8 mm, a pozostałą część, a drugą połowę na szarpaku. Mięso rozporcjowane. I tutaj jeszcze właśnie fajny dodatek. Mam tutaj wędzony boczek. Wędzony, nie parzony, tylko wędzony. I boczek również. Połowa na sitku 8 mm, połowa na szarpaku. I teraz, mieląc mięso na sitku, od razu zmielę sobie 2 ząbki czosnku. Tak więc lećmy teraz. Mięcho mam zmielone i teraz co do przypraw, będzie tutaj minimalna ilość przypraw, bez żadnych szaleństw. To nie ma być jakaś kiełbasa ziołowa, tylko szynkowa, delikatnie podwędzana. Może o smaku delikatnie podwędzanym. Na ten kilogram mięsa, mam tutaj kilogram, nie wiem czy mówiłem, wspominałem o tym, wsypuję 2 gramy majeranku, 2 gramy pieprzu, 50 ml zimnej wody, można powiedzieć lodowatej. O, mały włos by spadło. I teraz sól. Jeśli chodzi o sól, musimy odliczyć ten boczek, który tutaj był dodany, czyli było dodane 300 gramów boczku. On był peklowany, tak więc już jest słony. Tą sól odliczamy. Na te 700 gramów szynki wsypuję 6 gramów soli peklowej. I teraz, żeby dodać jeszcze bardziej, wiecie, takiego wędzonego aromatu, wsypuję 6 gramów soli wędzonej. Mówię wam, jest tutaj nawet tą miskę tak czuć. I teraz dobrze to wszystko wymieszam. To mięso musi zacząć robić się kleiste. No chwilę mi to zajmie. I za chwilę szykuję nadziewarkę i nabijam. Miałem nabijać nadziewarką, ale jakimś cudem zaginął lejek. Tak więc muszę się wspomóc maszynką, no ale jakoś trzeba sobie radzić. A nie maszynką, nałożyłbym tą łyżką. No wiecie, no. Jakoś trzeba dać sobie radę. I teraz osłonka białkowa. Zawiązuję. Ja tutaj zawsze zostawiam sobie taką kitę, bo podczas parzenia, czy właśnie takiego podpiekania, no, ten sznurek po prostu lubi się ześlizgiwać. Dobrze. Zawiążę. Ja chyba zrobię sobie jedną, a może dwie takie mniejsze. Ale to wszystko wyjdzie w trakcie. Teraz nabijam, nakładam i lecę z tematem.
pokażę Wam, jak już będzie nabita. Batony mam załadowane, jak widzicie, dwie sztuki po pół kilograma. Już teraz czuć właśnie taki delikatny posmak wędzonki. I teraz pozostaje to zawiązać, może inaczej, o właśnie, skręcę i teraz wiążę. Czasami trzeba się wspomóc zębami. Mocno. I jeszcze raz. Ja tutaj, tak jak mówiłem, te kity zostawiam. One mi na razie nie przeszkadzają. A zawsze, wiecie, no, jestem pewniejszy, że podczas tego podpiekania nic się nie stanie. I teraz batony układam na blasce wyłożonej papierem. Jeśli chcemy, oczywiście możemy położyć to na kratce. No, ewentualnie podwiesić. Ale ja układam na papierze. I taką kiełbasę, tutaj są osłonki Fi55, będę piekł w temperaturze 110 stopni przez około 2, no maksymalnie 2,5 godziny. Szynkowa upieczona u mnie piekła się przez 2 godziny, tak jak mówiłem, w temperaturze 110 stopni. Ten baton w środku musi mieć temperaturę 72 stopni. Najlepiej sprawdzić to termometrem. Teraz podwieszam, właśnie tak, i zostawiam do przestygnięcia. Przestygnie, ląduje w lodówce, a jutro wielka próba smaku, na którą już oczywiście nie mogę się doczekać. Jeszcze Wam powiem, że tutaj już jest naprawdę czuć bardzo fajny zapach tej wędzonki. Sól, do tego boczek, rewelacyjna sprawa. Tak więc widzimy się jutro. Kiełbasę po kilku godzinach chłodzenia mogę w końcu rozkroić. Pokażę Wam, jak ona wygląda w środku. Sam jestem ciekawy. Zobaczcie. Fantastycznie. Zapach. Zapach bardzo fajny i przyjemny. Delikatnie właśnie czuć taki posmak wędzonego. Nie przesadnie, ale delikatnie. A jeśli chodzi o smak, naprawdę bardzo przyjemny smak, bardzo fajny smak. Powiem Wam, niesamowicie smaczna kiełbaska. Ten wędzony boczek i wędzona sól, no naprawdę robią tutaj niezłą robotę. Jak dla mnie przepyszna. Tak więc, jeśli się podobało, działajcie. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. Naprawdę, warto spróbować.